Na pewno ważne było to, jak w 1977 roku ksiądz kardynał Wojtyła występował w obronie studentów. Wtedy tworzył się Studencki Komitet Solidarności. Więc ten głos był bardzo jakoś słyszalny, dostrzegalny i może wcześniej wydawało się, że jak gdyby ksiądz kardynał Wojtyła aż tak nie wchodził w sprawy publiczne. Tutaj okazało się, że po prostu było to ważne i bardzo zdecydowanie wtedy występował w obronie no, ludzkiej godności, niepodległości, ale myślę, że też w podobny sposób odbieraliśmy wcześniej postawę kardynała Wojtyły wokół tego, co działo się w czasie wydarzeń marcowych w 1968 roku, jasną również postawę solidarności ze studentami. Myślę, że ja to tak po prostu odbierałem, bo to była to ta świadomość no, jednak skierowania się do mojego pokolenia, więc nie jakiś hierarcha odległy, a ten, który czuje swoją wspólnotę z młodymi i również ich z aspiracjami, które były w końcu aspiracjami bardzo szlachetnymi, bo tutaj nie chodziło o jakieś interesy własne, tylko jednak była ta świadomość zagrożenia kultury, zagrożenia tożsamości i kardynał Wojtyła potrafił to wspaniale docenić. Język księdza kardynała Wojtyły nie był językiem takim łatwym, przynajmniej może to dotyczyło mojej ograniczoności i często się mówiło, że na to trzeba mieć rzeczywiście wielką cierpliwość, kulturę, żeby zrozumieć to, o czym mówi. Więc pewnie trzeba było wtedy więcej czytać i być jakoś tam bardziej inteligentnym, żeby dostrzec całą głębię przesłania. Ja muszę przyznać, że dopiero później dotarłem do tych tekstów z lat 60., chociażby Miłość i Odpowiedzialność. I później dopiero właściwie zrozumiałem wagę tych tekstów, żeby właściwie je odczytać. 10 października wyszedłem z domu z plecakiem i poszedłem do nowicjatu dominikanów, więc następnego dnia miałem taki wstępny tak zwany egzamin, czyli rozmowę z ojcami, którzy decydują o tym, czy można takiego człowieka przyjąć, czy też nie. Taką decyzję podjęli, w związku z tym zaczęły się rekolekcje pięciodniowe przed obłóczynami i rozpoczęciem nowicjatu. Te rekolekcje kończyły się 16 października wieczorem i akurat, kiedy jeszcze bez habitu, ale już z nowicjuszami, odmawialiśmy różaniec, trzecia tajemnica radosna, prowadzący ten różaniec ojciec Bolesław mówi: pomodlimy się teraz za nowego papieża, kardynała Karola Wojtyłę. No i dla ludzi była to wielka emocja. Oczywiście jakoś okazało się, że ten różaniec poszedł nam dość wartko i zdążyliśmy na wydanie dziennika telewizyjnego, no bo oczywiście w tamtej sytuacji dla wszystkich było to takie niezwykle interesujące, co te media komunistyczne powiedzą o wyborze kardynała Wojtyły. Obejrzeliśmy ten dziennik. Oczywiście już z emocjami, bo trudno, żeby to się takie wydarzenie nie przeżywało się bez emocji. Obejrzeliśmy ten dziennik, no i potem oczywiście jeszcze była okazja, żeby po wszelkich rozgłośniach już zagranicznych dowiadywać się, co się wydarzyło, jakie są komentarze. Także mówiąc trochę złośliwie, mógłbym powiedzieć, że te ostatnie chwile rekolekcji przed nowicjatem, przed rozpoczęciem nowicjatu, już zupełnie zostały zaburzone wyborem kardynała Wojtyły. I następnego dnia, 17 października w południe, otrzymywałem habit, rozpoczynałem nowicjat. Myślę, że byłem chyba w zakonie dominikańskim pierwszym nowicjuszem pontyfikatu Jana Pawła II,
a nie wiem, czy w ogóle nie byłem pierwszym, kto w takich okolicznościach zaczynał życie zakonne. W jakimś sensie to wydarzenie, ta pierwsza pielgrzymka, była postrzegana jako wydarzenie zupełnie niezwykłe w skali jednak całego kontynentu i w skali całego świata. I oczywiście te słowa pamiętne, niech zstąpi duch Twój, jakoś bardzo głęboko uderzyły. Wiem, że niektórzy byli na początku trochę zawiedzeni, że na Plac Zwycięstwa nie dotarło tak wiele osób, jak sądzono. Oczywiście wtedy władze robiły różne utrudnienia, postrzegały osobę Ojca Świętego, jednak no tak dwuznacznie to jednak była świadomość, że jest to poniekąd gwóźdź do trumny komunizmu i tak oni to odbierali jednak, pomimo zachowywania pozorów kurtuazji. Ale chyba też była to świadomość, przynajmniej we mnie była ta świadomość, że jest to wielkie wydarzenie w życiu całego narodu, w jego dziejach. Również świadomość tych duchowych przemian, które ta pielgrzymka spowoduje. Czyli świadomość tego, że to zniewolenie już się kończy, że widać koniec tego zniewolenia. To było niezwykłe, że człowiek nagle znalazł się taki nowicjusz. Pamiętajmy, to się działo przed zamachem, czyli nie było różnych obaw. Był pełen entuzjazm, radość, szaleństwo. I temu szaleństwu też po trosze ulegał Jan Paweł II. To znaczy wiedział, że jest papieżem i że nie wszystko wolno, ale było widać jego wielką radość z tego, że tyle może dać swoim rodakom. I on był w tym ogromnie, ogromnie sobą. Także rzeczywiście nam się wtedy wydarzyło. Odbieraliśmy to jednak. Ale też sam nie umiem sobie do końca wytłumaczyć, jak to było możliwe, że nagle znalazłem się tak blisko, że miałem okazję z tak bliska chociażby obserwować mszę świętą, uczestniczyć we mszy świętej pod kościołem świętej Anny. Być w tylu ważnych miejscach. Była też i taka historia wtedy przed pałacem prymasowskim, rezydencją księdza prymasa Wyszyńskiego, gdzie zatrzymał się Ojciec Święty. Też trafiły jakieś zakonnica plus dwie dziewczyny, chyba ze Słowacji. Udało im się dobiec do Ojca Świętego. Było widać łzy tych kobiet, które musiały przejść pewnie jakoś nie za bardzo legalnie tą granicę, żeby się z papieżem spotkać. Więc było to niesamowite doświadczenie, również nadziei, które wiążą się z pobytem Ojca Świętego, z wyborem kardynała Wojtyły na stolicę Piotrową, właśnie ludzi znacznie ciężej przeżywających utrapienia związane z komunizmem niż my. To był jednak nieustanny dialog, to było doskonałe rozumienie siebie i ludzie po pierwsze odbierali wolne słowo, bo tak odbierali słowo Ojca Świętego, a z drugiej strony mieli też świadomość, że było to mówienie również za nas, nie tylko do nas, ale i za nas. I stąd może takie właśnie reakcje jak przerwanie, jak śpiewanie My chcemy Boga, oklaski w takich momentach, w których nikt specjalnie może tego wcześniej nie przewidywał. Z drugiej strony też chyba ta świadomość, że Polacy już wtedy na dzisiejszym Placu Piłsudskiego poczuli się narodem. Że tutaj jest naród, tutaj jesteśmy. Więc te wszystkie różne jakieś koturnowe uroczystości wykazywały cały swój fałsz. Tutaj na Placu Zwycięstwa pokazał się cały autentyzm i pewnie siła tych ludzi, którzy w tym spotkaniu niezwykłym uczestniczyli. Zaspa to było święto Solidarności. To było jednak to poczucie, kiedy Jan Paweł II mówił: jedni solidarność, to znaczy jedni, drugich bremiona noście. To była definicja. I manifestacja jednak tego, pomimo, że 87 rok
nie był czasem wielkich nadziei. Był to czas może raczej z punktu widzenia nastrojów społecznych, jakiegoś gaszenia nadziei, jednak obudzenia nadziei. Jednak to był czas, w którym no przecież cała podziemna Solidarność przyjechała wtedy do Gdańska. Niektórzy jednak uznawali, że to jest ich obowiązek, może pojawiały się jakieś trudności, jakieś kłopoty, ale jednak byli. W Gdańsku po raz drugi w rezydencji biskupa Lech Wałęsa spotkał się z Janem Pawłem II po wprowadzeniu stanu wojennego, więc oczywiście to też miało swoje znaczenie. Poza tym Gdańsk jest takim miastem szczególnym, to znaczy jest taką mieszanką wybuchową różnych elementów i Wilna, i Lwowa, i Kaszub, i no, całej reszty Polski. Także może te elementy lwowsko-wileńskie, może bardziej wileńskie niż lwowskie, jednak w tym mieście dominują. I to jednak jest ta tradycja patriotyczna bardzo, bardzo wyraźna i chyba to ma swoje jakoś tam znaczenie. Także myślę, że w tym sensie atmosfery Jan Paweł II czuł się doskonale i myślę, że te pielgrzymki na wybrzeże jakoś to mocno podkreśliły. Byłem przyzwyczajony do tego, że kiedy Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, wszystko się zmieniało. Natomiast w Pradze przyjazd w 1995 roku na Hradczany no był owszem takim wydarzeniem, trochę ludzi tam było, ale tak jakby życie toczyło się obok. Jak gdyby tych ludzi aż tak to bardzo nie interesowało. Miałem okazję uczestniczyć w takim bardzo skromnym spotkaniu, niepozornym, zorganizowanym przez księdza prałata Fitycha z polskimi księżmi, którzy pracowali w Czechach wtedy. Ojciec Święty zatrzymał się na chwilę, mieliśmy okazję podejść. To było też niezwykłe. Pamięć Ojca Świętego, kiedy powiedziałem, że jestem dominikaninem, prosił, żebym pozdrowił prowincjała mojego, czeskiego prowincjała, ojca Dominika Dukę, dzisiaj biskupa Fradec Kralowe. Więc też to uderzało niezwykłe, ta znajomość, niezwykła pamięć, no przecież prowincjałów jest mnóstwo. Ja wiem, że ojciec Dominik jest osobą niezwykłą, ale Ojciec Święty po prostu tak doskonale wiedział, pamiętał. Dla nas, oczywiście księży polskich, było to też ważne, ponieważ no, praca tam to było jednak takie zaczynanie w wypadku wielu księży. Ja może byłem w troszkę lepszej sytuacji, bo w klasztorze, który już udało się odbudować, jakoś funkcjonował. Natomiast wielu księży podejmowało taką pracę no, zupełnie zaczynania prawie że od zera. Bardzo trudną pracę, wymagającą. Więc dla nich to spotkanie z Janem Pawłem II było jakimś wielkim umocnieniem. Miałem okazję też, i tutaj mam wielką wdzięczność dla ojca Andrzeja Majewskiego, wtedy szefa sekcji polskiej, wysłał mnie na obrady synodu biskupów dla Europy. I wówczas miałem okazję też popatrzeć na sposób obecności Ojca Świętego wśród biskupów. Właściwie Jan Paweł II zawsze był na tych sesjach ogólnych, w których wszyscy biskupi uczestniczą i oczywiście otwierał czy kończył modlitwą obrady, ale właściwie słuchał. Głównie słuchał. Czasami wrzucał takie piękne anegdoty. Kiedyś tam właśnie mówił wówczas biskup pomocniczy Marx, dzisiaj jest biskupem, arcybiskupem Monachium, chyba Reinhold Marx. I Jan Paweł II skomentował to, no to teraz była
krótka lekcja marksizmu. A o poczuciu humoru Jana Pawła II świadczy to, że po jakimś czasie właśnie biskupa Marksa mianował biskupem Trewiru, w którym przecież żył i działał Karol Marks. Więc Jan Paweł II bardzo kochał takie znaki, czasami nadając im trochę inny sens niż pierwotnie zamierzano. W każdym razie właśnie zawsze było to uważne słuchanie. I dla Jana Pawła II synod biskupów, takie miałem wrażenie, to była przede wszystkim okazja słuchania. Słuchania, słuchania i jeszcze raz słuchania. A ponieważ właśnie pamięć miał tak wyśmienitą, dlatego wiele tych wystąpień zapamiętywał. Była to więc taka bardzo pokorna służba Kościołowi. I jedną z rzeczy niezwykłych, które, jak sądzę, były dziełem Jana Pawła II, była codzienna modlitwa na placu świętego Piotra. To jednak była rzecz niezwykłej wagi, że nagle ten plac, który często jest taki, był animowany, plac, który często jest takim miejscem może turystycznym. Ludzie nie zawsze sobie zdają z tego sprawę, jak wielkie ma znaczenie. Stawał się każdego wieczoru miejscem modlitwy. To też pokazuje pewien rys papieża, który jest człowiekiem właśnie głębokiej modlitwy, który doskonale wie, jakie znaczenie ma ta stała modlitwa. Myślę, że w czasie pielgrzymki na Słowacji miał miejsce takie pewne wydarzenie, myślę o pielgrzymce w 1995 roku, pewne wydarzenie, które pokazywało całą wielkość i pokorę Jana Pawła II. Oczywiście Słowacja jest krajem głęboko katolickim, w związku z tym Jan Paweł II był tam witany jakoś u siebie i też przypominał wtedy, że dla niego ten kraj był jakoś bliski. Mówił wtedy o tym, że my z drugiej strony Tatr patrzyliśmy, co się u was dzieje. I to nie były tylko puste słowa i to nie było tylko patrzenie, ale wiemy, że po prostu dla Jana Pawła II, wówczas jeszcze kardynała Wojtyły, Kościół był tutaj niezmiernie ważny. Po drugiej stronie Tatr, i zresztą świadczą o tym jego przecież działania i w Czechach, i na Słowacji. Tylko wystarczy wspomnieć w Czechach pogrzeb kardynała Trochty w 1974 roku, gdzie wówczas kardynał Wojtyła dopuścił się rzeczy niesamowitej, to znaczy złamał zakaz władz. Władze komunistyczne zakazały jemu mówić, nikomu nie wolno było mówić, a jednak kardynał Wojtyła mówił o kardynale Trochcie jako o wielkim męczenniku i świadku wiary. Ale wtedy również nie pozwolono jemu celebrować i z tego właśnie okresu są takie historyczne zdjęcia, gdzie kardynał Wojtyła przyjmuje komunię świętą tak jak to czynią inni wierni z rąk kapłana, a nie koncelebruje. Natomiast jeśli chodzi o Słowację, to wracając znów do pielgrzymki, przypomnijmy, że to jednak było wielkie. Wtedy też beatyfikował męczenników koszyckich i była, teraz nie jestem pewien, beatyfikował czy kanonizował, nieważne. Może tak, to Państwo będziecie wiedzieli, co z tym robić. W każdym razie, może jeżeli chodzi o Słowację, ważnym wydarzeniem były też relacje związane z ekumenizmem i napięcia z protestantami, ponieważ wtedy Jan Paweł II dokonał kanonizacji męczenników koszyckich, no a protestanci mówili, a katolicy też naszych mordowali. I wówczas Jan Paweł II, jak gdyby reagując na te słowa, poprosił, żeby zatrzymać się i pomógł się pomodlić w tym miejscu, gdzie protestanci padli ofiarą katolików. Właśnie tam była jego wielka pokora, że jak gdyby nie uniósł się
może jakąś bezczelnością czy impertynencją, tylko powiedział, to jest miejsce, w którym trzeba się modlić o pojednanie. Oczywiście w nauczaniu Jana Pawła II ważne jest skoncentrowanie się na osobie, jej godności. I myślę, to jest coś, czego człowiek doświadcza. To właśnie to zafascynowanie Bogiem i człowiekiem sprawia, że Jan Paweł II tak bardzo podkreśla znaczenie miłości małżeńskiej, wierności małżeńskiej, ofiarności, ale też i świętości życia ludzkiego. Kiedy chwytałem do ręki niedawno Evangelium Vitae, no człowiek patrzy, że to nie jest tylko słowo, które byłoby takim nauczaniem jakoś doprowadzającym do porządku, ale też jest to nauczanie wskazujące na głębokie motywy, dlaczego człowiek ma tak wielką wartość, dlaczego ludzkie życie od pierwszych chwil istnienia jest niepowtarzalne, jedyne, wyjątkowe. I w tym sensie myślę, że Jan Paweł II ciągle jest tym przewodnikiem przypominającym nam, że nie jesteśmy przypadkiem, przypominającym nam o naszej godności i podstawach tego, jak mamy odnosić się do innych ludzi. Na pewno jedno z takich bardzo ważnych słów, które zostało wypowiedziane zanim Jan Paweł II został papieżem, ale jest zawarte w miłości i odpowiedzialności. Pamiętaj, że nigdy nie wolno tobie traktować drugiego człowieka jako narzędzia, na przykład do szczęścia, do zadowolenia. Nie wolno tobie traktować drugiego człowieka instrumentalnie. Człowiek ma być celem samym w sobie. Zasługuje na to. Jakoś dla mnie najważniejszą z tych audiencji była ta, kiedy papież już nie mógł mówić. Ostatnia audiencja ogólna 30 marca 2005 roku. Ona nie była w auli Pawła VI, ona była na placu świętego Piotra. Ojciec Święty wtedy poprosił osoby, swoich współpracowników, żeby przeczytały krótkie teksty, które przygotował na ten dzień, a potem udzielił błogosławieństwa. Jeszcze jak gdyby nie do końca uświadamiałem sobie, że kres jest tak blisko, ale dla mnie w tej scenie uosabiała się cała wierność Jana Pawła II, to, że wprowadzał w życie to, o czym mówił na Westerplatte, że są takie posterunki, których nie wolno opuścić. I wtedy on to dokładnie pokazał. Pomimo tego, że sądząc po ludzku, miałby tysiące usprawiedliwień, żeby powiedzieć, że to nie jest pora na jakieś wystąpienia, że powinien pomyśleć o sobie, on myślał o tych, którzy przyszli na audiencję, którzy byliby rozgoryczeni tym, że nie widzieli papieża. Taki był do końca.